W 1773 roku Eliasz Wodzicki kupił posiadłość w Kościelnikach od Zofii Zmieruckich-Linowskiej. Jej wnuk, Wojciech Bogusławski, autor Krakowiaków i Górali, ucząc się w krakowskich szkołach nowodworskich, często odwiedzał babkę w Kościelnickim pałacu. Barokowy wygląd pałacu nie przypadł do gustu nowemu właścicielowi, który pod koniec XVIII wieku przebudował go w duchu klasycyzującym, dodając od frontu zachowany do dziś portyk. Również ogród został zmieniony zgodnie z ówcześnie panującą modą. W miejsce regularnych kwater powstał park angielski, harmonizujący z otaczającym go wiejskim krajobrazem. Wodziccy mieszkali w Kościelnikach do czasów II wojny światowej. W 1945 roku, na mocy dekretu o reformie rolnej, majątek został im odebrany i przeszedł w ręce państwa. Pod koniec lat 90. XX wieku rezydencja powróciła w ręce prawowitych właścicieli.